Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedruna 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zdradzam swoje plany, swoje myśli, a bardziej się nimi w zasadzie dzielę. Nie zdradzam, to złe słowo. Zaczynamy. Nie ma co przedłużać. Lecimy z tematem. 1978, przeciwnik 2002. Gramy posunięcie D4. No, spróbujemy zaatakować ten ranking 2000. Skoczek F6. Może teraz trochę inaczej. Niech będzie atak trąbowskiego. To jest taki debiut rzadziej stosowany. Bardzo dobra reakcja przeciwnika. Tutaj się bije tego skoczka, żeby zepsuć strukturę pionową przeciwnikowi. Taki jest cel w tym układzie. Bardzo dobre odbicie zresztą. E3. I widzimy, że strategicznie to będzie dobrze wyglądało, bo goniec między pionkami, które stoją na czarnych polach, dobrze sobie radzi. Skoczek C6. No, powiem szczerze, nie wiem, co to za posunięcie. I czemu ma służyć, bo raczej się gra skoczek D7, ale to później. No dobra, teraz zagramy sobie G3, wstawimy gońca na G2, skoczek E2. Takie są plany, żeby tutaj zaczaić się właśnie na pionka D5. To nie będzie oczywiście takie proste. Jest G6, ok, tu wyprowadzamy sobie skoczka. On może fajnie sobie stanąć na F4. Robimy roszadę, przeciwnik też pewnie zrobi roszadę. I zagram skoczkiem na D2. Ten skoczek może przejść tędy. Tutaj po takim ruchu mogę się nadziać na G5, więc może taki ruch, zagram sobie H4, a potem stawię sobie skoczka, potem mogę też wstawić z drugiego skoczka, te skoczki tu się bardzo dobrze zachowują, też można przyszykować pewnie posunięcie B3, C4, coś w tym rodzaju można zagrać. Teraz wstawię sobie skoczka na F4, nie z zamiarem zbicia, na pewno nie w tym momencie, bo to ułatwi grę czarnemu zdecydowanie, nie może tego zrobić, ale widać, że ruch C6 jest dobrym ruchem, który broni tutaj bardzo dobrze pionka na D5. W tym układzie zastanawiam się teraz, A4 może będzie dobre, dlatego żeby troszeczkę złapać przestrzeni. Przeciwnik odpowiada A5, słusznie. To jest dobra reakcja. No i posunięcie B3 i gramy sobie tutaj. Reakcja z A5 jest dobra, dlatego że też walczy o przestrzeń. Wieża tędy będzie chciała przejść, a to ciekawe. Teraz się zastanowić muszę chwilę. Mogę też skoczkiem przemanewrować dosyć ciekawie, mogę sobie tędy podziałać, trochę to długo trwa, ale z drugiej strony skoczek mi się przyda tutaj do C4, potem muszę uważać na C5, więc na ten moment może zagram wieża B1. Wygląda to dziwnie, ale planuję taki ruch i po wybiciu ta wieża mi się otworzy, tylko że on nie może, znaczy nie musi koniecznie tutaj zbijać. Ale zagram C4, postraszymy, zawsze mogę zagrać wieżą na C1, taka strata tempa wydaje mi się, że nie będzie tragiczna, jednak przeciwnik się na to skusił, ale głównie chodziło o to, żeby zejść tutaj z tego rentgenu, no i tutaj wydaje mi się, że jest ok. Jak zagram C5, to puszczę pole tutaj, z drugiej strony też dobrze to kontroluję, więc można się zastanowić nad ruchem C5, chodzi o to, żeby przygwozić tego piona i pokazać przeciwnikowi, że to jest słabość, ale nie śpieszmy się, bo ten pionek dobrze jednak to centralne pole trzyma, więc tutaj na spokojnie, myślę, że przygotujemy to. Hetman C2, wieża na C1. Coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju, będziemy go na razie trzymać. Myślę, że jak wieża zagra na B6, można się oczywiście tutaj pokusić o wybicie i wejście wieżą na B1. Taki na pewno jest plan. W pewnym momencie można tutaj trzasnąć gońca. Zauważcie też taką jedną bardzo ważną rzecz. Znaczy, niekoniecznie ważną, ale warto zauważyć coś takiego, że przeciwnik ma parę gońców, a ta para gońców tutaj się na razie nie sprawuje jakoś tak bardzo dobrze. Przeciwnik kusi mnie do tego, żeby zagrać takie posunięcie. Ja się zastanawiam, czy ten ruch nie jest teraz dobry mimo wszystko. Bo jak on zbije, zagram tu, to wchodzę skoczkiem. A goniec zawsze dobrze pilnuje. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch teraz. I gramy na różnopolowe gońce. I gram C5. Gramy na różnopolowe gońce. Po zagraniu pionkiem gdziekolwiek bije w przelocie i tu będzie słabość, więc zdążę wprowadzić wieżę, a ten skoczek już ma świetną placówkę i może dobrze kontrolować to pole. Jeżeli przeciwnik będzie chciał grać właśnie tędy, to ja się z tego bardzo cieszę. Gram skoczkiem. Jak zagram i tutaj, to pewnie zbiję tego skoczka, bo on mi tam będzie chciał wejść, chociaż to nie jest takie jakieś groźne, bo zawsze jak zagram hetmanem, to skoczek będzie mógł zbić na A5 i podważę sobie tego skoczka z B4. Dokładnie tak się dzieje, ale rozważam bicie oczywiście. Tutaj odbiję i wchodzę tu. Czy ja się wtedy przebiję? No właśnie nie wiem, może jeszcze poczekamy. Zagram hetmanem na B3, bo właśnie jak on zagra tak, to ja zbiję tu, a on zbije tu, ja zbiję tu, on tu.
Okej, to się wszystko zgadza. Poza tym jeszcze mam tutaj bicie w razie czego, ale tutaj chcę odbić po prostu skoczka na b4, a finalnie ten goniec na c6 będzie mógł uderzyć. Zobaczcie, co się stanie. Tak właśnie obliczyłem. Przeciwnik pewnie tego nie dostrzegł na końcu. Weźmie pionka na a4 na bank, a jak nie, no to super, stoimy. Będzie pion więcej i naciskamy na punkt b7, więc przy różnopolowych gońcach, chociaż on jeszcze ma taką opcję przełomu. To jest dobry ruch. Myślę, że e5 może być zastosowane, ale to zostawimy sobie to po prostu w miejscu i wystawię wieżę na b1. Jedno jest pewne, jest pionek więcej, naciskamy na b7, więc pozycja białych na pewno jest lepsza. Nie ulega to wątpliwości żadnej, na pewno. Więc zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. No cóż, tutaj trzeba wygrywać z zawodnikami 2000, tutaj nie ma co się szczypać, jeżeli chcemy wbić ranking 2400. Na pewno jest to osiągalne, wymaga to też sporego wysiłku. Zresztą zwykle bywa tak, że jak się ustali jakiś cel, to jak jest się blisko, to już idzie bardzo trudno wtedy. Ale na razie się tym nie martwimy, spokojnie. Dobra, widzę, o co mu chodzi, bo chcę zagrać tak albo b6. W tym układzie zdwajam wieżę i b6 czy b5 jest, b5 w ogóle jest złe, bo bije, ale b6 jest też złe, bo już podważam dwoma wieżami punkt b6 i dwa pionki więcej dają radę, w razie czego, o właśnie, zagrał tak, słuchajcie, czy one dają radę? Dają radę na pewno, nawet jak jedna wieża zbije, to ja mogę wybić pionkiem, ja nie muszę zbijać tą wieżą. I nie zbiję tego, zagram pionkiem, bo ta wieża będzie przyklejona do piona, a tym mogę szybko maszerować. No tak, to jest pozycja kompletnie przegrana już czarnymi, więc jestem spokojny tutaj o wynik. Po prostu będę maszerował pionem, jak wieża się na A8 ustawi, to po prostu przepcham B7, wieża wróci i będę pionkiem A maszerował do samego końca. Sprawa prosta, dokładnie przeciwnik poddał. Lecimy dalej, nie ma sentymentów. Posunięcie D4 po raz kolejny. 1973 przeciwnik. No dobra, trzeba grać. Posunięcie E6, gramy C4. D5, czyli gambit hetmański na szachownicy, chyba że B6. Jak B6, to ja zbijam zawsze pionka. Prawie zawsze. Chodzi o to, że już tutaj ta linia jest trochę taka osłabiona, bo jakby pionek stał na B7, to pionka na C6 wstawiamy, a teraz już ten pionek C6 nie będzie tutaj broniony, więc można sobie fajnie pograć. Lubię grać sobie fianchetto ustawić, więc tak też zrobię, tylko teraz na spokojnie zastanawiam się, czy tu nie ma jakiś pułapek typu jakiś szach, on tutaj, to są takie już niuanse, ale nie, hetmanem może zagrać, nie ma pułapek raczej, zagram sobie gońcem, zrobię swoje, skoczek, roszada, ok, po prostu trzeba grać swoje i goniec F4. Naturalnie sobie wyprowadzimy figury, wstawię sobie zaraz wieżę na C1 i będę przeciwnika tutaj starał się bardzo, bardzo męczyć. Okej, wieża C1, nie ma na co czekać. Chociaż też ciekawe było zagranie skoczek na B5. O, teraz jest na to szansa. Dziwny ruch. Powiem szczerze, chyba jest to ruch trochę słaby. Zastanawiam się tak, tutaj wejdę. Jeżeli on mi zagra tak, to ja wchodzę tu, wieża zagra i zbijam gońca, a potem goniec H3 i to takie typowe rubinsteinowskie zagrania. W ogóle C5 się kompletnie nie boję. Gram sobie mimo wszystko tutaj z bardzo prostym zamiarem zbicia gońca. Pionek wybija i goniec H6. Zrobię to bardzo szybko. Bardzo szybko dzisiaj gramy. Nie ma co się długo zastanawiać. I teraz pytanie, czy można bronić pionka. Można, grając królem, ale wtedy skoczek G5, czyli teoretycznie nie można. No więc plan się udał, a to takie niewidoczne było troszeczkę. Takie niewidoczne plany, niewidoczne ruchy. Zadziałało dobrze, ale to wynika też z jednej rzeczy. Tutaj... A, obronił się. Dobra, tego nie widziałem, ale chwila. To i tak wszystko działa zapewne, dlatego że mogę zagrać hetmanem. On nie może tu, musi tu, będę mógł tego pionka trzasnąć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogę zbić tu. On odbije i mogę zagrać skoczkiem na D4. To mi się bardziej podoba. Chociaż skoczek może zagrać tu. Nie, nie może, bo zagram B4. I teraz skoczek na D4. I teraz będzie jeszcze gorzej, bo on nie może odbić, bo traci jakość. Taktyka działa bardzo dobrze. Wieża odchodzi, ja po prostu zbijam, robię widły, zyskuję jakość. Dobra, to się wszystko zgadza. Zmierzając do tego gońca H3, i tego planu, tego bicia tutaj, jest to motyw właśnie z partii między innymi Akiby Rubinsteina. No i zabrzmi to może nieskromnie, ale właśnie dzięki dużej analizie, znaczy dużej ilości analizy
zagłębianie się w te partie kiedyś w moich najlepszych czasach szachowych, jak się trenowało, no to daje to teraz efekt. Po prostu motywy są mi znane w tym momencie i sobie tak to interpretuję. Dobra reakcja według mnie ze strony przeciwnika. Oddaje jakość w takiej wersji trochę lepszej, ale i tak goniec sobie zagrywa, atakuje. Wieża nie może tutaj, bo jest szach. Wieża E8 pewnie zagra. Tu wszystko działa u białych. Hetman B3 będę tu naciskał. To chyba jest ok. Jeszcze oczywiście skoczek może wejść, ale tego się nie boimy, tam gdzieś sobie hetmanem zagram, a chodzi o to, żeby zdwoić wieżę. No i trzeba zwrócić uwagę też na to, że w tej sytuacji po prostu moje figury, wszystkie moje figury działają, a figury przeciwnika, no właśnie, chyba nie bardzo, chociaż skoczek tutaj chce wjechać, chce mi zrobić małe kuku. Niech próbuje. Jeżeli wjedzie na C4, to mogę chyba zbić tu i tu, ale nie, on się zasłoni. Nie, nie może się zasłonić, bo zawsze mam szacha. A król odejdzie, to ja wchodzę tam na F7 i grożę już bardzo poważnymi groźbami. Zastanawiam się nad biciem na C4, ale z drugiej strony po tym ruchu też mogę zagrać tak i spróbować wymienić po prostu wieżę. To będzie chyba łatwiejsze, ale prawdopodobnie jest bicie. Prawdopodobnie jest bicie, więc jeszcze to rozważę po tym ruchu, tylko na razie tak lekko wziąłem to pod uwagę. No dobrze, dobrze. To wydaje mi się, że stoi w miarę ok. W ogóle tak teraz przy okazji zauważyłem, że jest 1987. Mój rocznik urodzenia. To tak w sumie na marginesie. Dobra. Wiążemy gościa. Wiążemy tutaj tego skoczka. Dlaczego by nie? Stoimy sobie na razie w miejscu. Lepsza pozycja. Może trzeba było też A4, A5 spróbować. Choć on zawsze ma taki ruch, może taki ruch i no, może gdzieś hetmanem odejść po prostu. Może tu jest opcja dobra hetmanem i zagrać B3, żeby skoczek nie mógł zagrać na C4. Też istnieją takie opcje. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. No właśnie, przeciwnik wrócił gońcem. Mocno się teraz zastanawiam, czy taki ruch działa. On wejdzie tu, ja dam mu szacha, będzie to bardzo dobrze działało, według mnie. Hetman F3, zmieniamy koncepcję ataku. Hetman wchodzi tu, jeśli wieża tutaj, to oczywiście tak. Gońcem na H6. No centrum ma, może zagrać E4 prawdopodobnie, ale to wtedy też hetman na F4. Nie, hetmana tutaj nie stracę, bo jest taki ruch skoczki. Jeszcze raz, E4, hetman, skoczek, goniec i tam wchodzę. Gram oczywiście tutaj. Jeżeli wieża tutaj, no to goniec E6, a pewnie wieża wróci. No pewnie tak. W zasadzie w tego typu sytuacjach, gdzie wiemy, że mamy dobrą grę, przewagę, no to albo zachowujemy spokój i staramy się ograniczać figury przeciwnika, jeżeli jest taka opcja, czyli nie dawać mu żadnych szans na kontrę, albo staramy się mocno atakować. No niech będzie tak. Bo teraz odejście skoczka i podwójny atak na hetmana może nastąpić. Tylko, że tym hetmanem zawsze mogę tutaj zagrać i dać potem szacha. Tu się zgadza wszystko. Wszystko się trzyma. Znowu wszystkie figury są aktywne. Wszystkie białe figury są bardzo aktywne. Król bezpieczny. To prawdopodobnie gwarantuje sukces w partii, tym bardziej, że jest jakoś więcej. Oczywiście na centrum można zwrócić nieco uwagę, że jest silne. Ale to nie szkodzi. Tu się zadziała. Wiecie co? I zagram sobie teraz właśnie spokojnie, czyli B3. Nie wpuszczę skoczka, czyli taki mały gwóźdź do trumny. To są takie... taka idea, znaczy taki motyw. Źle może to zabrzmi, to są takie... Dobra, tutaj możecie mi tam coś pewnie skomentować. Ale to są takie arcymistrzowskie ruchy czasami. Chodzi mi o to, że arcymistrz w pewnym momencie wie, że jest dobrze i on właśnie gra taki ruch, w pewnym momencie taki cichy ruch typu B3, który spowoduje taki mały paraliż w obozie przeciwnika. Wiem to z partii klasycznych, które wiele, wiele razy analizowałem
I zagram sobie chwilunia. Hetman oczywiście może wrócić w razie czego, mogę nawet tam zagrać, żeby wymienić. Mogę tutaj wtrącić szacha, król nie będzie miał wyjścia i wejdzie tu ewet de tam. Dobra, będziemy mocno przeciwnika tutaj męczyć. Mocno przeciwnika męczymy. Ojejku! Co jest? Ajajajajaj, misklik. Przecież tu miałem zagrać. Oh my gosh. Rozpędzony szachuś. Masakra. Jestem zły na siebie. No dobra. Walczymy dalej. Jeszcze jakby się udało wieżę wziąć, to może jakieś cuda. Bo tu atakuje. Jak wieża odejdzie, to w ogóle super, ale odejdzie raczej skoczek. Ależ pograłem. O rety. No dobra, tutaj zbić muszę te wieże. Nie mam wyjścia, bo jak zbiję wieżę, to mam może jakieś takie szanse optyczne. Tylko i wyłącznie. Ale tak to jest masakra po prostu. Masakra, co ja zrobiłem. Zagram tutaj. Zagram tu, żeby goniec nie chciał mi wymienić gońca. Może on się pokusić o bicie. Ja bym to zrobił na jego miejscu. Ale może tego jednak nie zbije. To jest taka czysta prowokacja, żeby oddał kolejną figurę. Boże, hetman F5. Misklik. Masakra. A tak pięknie partia szła. A tak było cudownie. Dobra, spróbujemy tutaj też czasować nieco gościa. No taki jest urok. Goniec F4, żeby tutaj związać, coś popróbować. Może jakieś takie ruchy, może A4, sprowokujemy go do A5 i wtedy tu tak szybko zagramy, żeby on podejmował jak najszybciej decyzję. Może taki ruch zagra, zobaczymy. Jak zagra, to zagram tu, wezmę skoczka i wtedy jeszcze będzie jakieś już szanse większe. A teraz to jest bardzo źle. Figurowo jest fatalnie. Ja mam tylko dwie wieże i gońca na hetmana i trzy lekkie figury. Kompletny wór. O, rety. Dobra, król G2, coś tam będę rzeźbić. Nie wiem, co to będzie, ale niech będzie król G2. Jeszcze poczekam z tym ruchem, może on się przyda później. O, a nie, nie przydał się, bo tu skoczek broni. Skubaniutki, wiedział, o co chodzi. Myśl Krzysztof. Dobra, gramy tak, żeby wziąć pionka, po prostu. A jeżeli tu zagra? O, to będę musiał wrócić, ale jakieś tam sekundy mu zabieram. Nie ukrywam, trochę teraz będę musiał próbować grać na czas. On może też tak zagrać. No, wybije i co? Tam zagram. Trochę stracę koordynację figur. Z drugiej strony te pionki na razie dobrze stoją, bo skoczek nie wchodzi, mi tam nie robi krzywdy, dokładnie. Muszę wrócić gońcem w tej sytuacji, nie mam wyjścia. Może gdzieś tu się poplączę za chwilę, zobaczymy. No 2 minuty 40 sekund. Ale się porobiło, ale emocje co? Znaczy emocje, no to jest tylko jedna partia szachowa. Dobra, tutaj wybić to ja muszę. On zagra tu i będzie mi groził takim ruchem. Widzę to, bardzo wyraźnie to widzę. Bardzo wyraźnie to widzę. O, niedobrze to wygląda, niedobrze to wygląda. Dobra, schodzę chyba królem z powrotem. Dobra, on takim ruchem grozi. Czy ja mogę jakoś go tutaj, może taki tutaj zbić, ale... Pionek groźny. Pionek bardzo groźny. Dobra, gram tak, on zagra tak i ja schodzę królem wtedy. Schodzę królem, bo jak on zagra tutaj, to ja zbijam skoczka, więc on tam nie zagra jeszcze, ewentualnie skoczkiem może zagrać. Skoczkiem może zagrać, to będzie bardzo dobry ruch. Co? A tu mnie lekko zaskoczył, ale wymusi mi pewnie... No właśnie, tu zagra. Niedobrze. Muszę chyba wziąć pionkę, zagra tu, weźmie. Będzie to źle wyglądało, tak. Wszystko wygląda bardzo źle. Może tak nie pozwolić mu, ale ten pionek będzie groźny bardzo. Może tak w ogóle zagrać, to wtedy tu wejdzie.
Dobra, nie ma wyjścia. Oj, mogę się nie wyrobić niestety. No tak, to muszę wybić i to jest ten ból. Tak gram. Tak gram, żeby tego piona wziąć, jeżeli on tak zagra. A jak odejdzie gońcem, to wezmę chociaż tego pionka. Żeby on jeszcze nie miał skoczka, to jeszcze jak cię mogę w tej pozycji, ale ze skoczkiem to mnie tutaj zajedzie po prostu. No już ma poniżej 2 minut. Biorę pionka, bo brać pionka trzeba. On wie, że ma wygraną. Ja też wiem, że on ma wygraną. Ja wszystko wiem. Teraz nie mam żadnej kontry. Jak tego pionka nie wezmę, tutaj szachy jakieś grożą. A zaraz, może teraz wziąć? To jest może dobra szansa. On da jednego szacha, ja zagram tu. To jest szansa. Dał mi szansę, jak wziąłem tego pionka. To dał mi szansę. Tu jeszcze są szachy wieżą. O właśnie, jest szansa. Jest szansa, ale jeszcze nie wiem, ale zagram królem teraz do góry, żeby nie było szacha na E1. Czas się powoli kończy. Skoordynować dobrze wieżę. Trochę pionków mam więcej, to też dobrze z jednej strony. Jakby tu teraz grać dalej? Nie mam pojęcia. Może tak, żeby król nie wszedł tu. Nie wiem, to chyba jest zły ruch. To chyba jest zły ruch. No ale poszło, co zrobić? Może tak. Może wieża C4, żeby się jedna wieża broniła. Pilnuje pola E4. W sumie to też nie wiem po co. Tutaj będzie nacisk skubany. Dobra, tak gramy teraz. Tu się pilnujemy. Tutaj by... To już nawet grożę takim zbiciem, mimo wszystko, bo te trzy pionki może jakąś szansę. Nie, to też pewnie jest przegrana. Ale on już musi pomyśleć w tej sytuacji. On już musi w tej sytuacji pomyśleć. No właśnie, odszedł tym skoczkiem. Odszedł skoczkiem i co teraz? Jednego szacha mogę dać, tylko czy to coś da? Może tak spróbować. Dobra, gramy tak. Król zawsze tędy będzie miał jakieś tam bezpieczeństwo. Minuta 20 niecałe. Minuta 20. Co on tutaj będzie kombinował? Tak, tutaj hetman może wejść. Muszę chyba tędy podziałać. Dobra, gram szybko. Muszę grać też szybko, żeby on miał mało czasu do namysłu. Dobra, wziął pionka. Czy taki ruch jest dobry? Bo jak mi da szacha, to ja gram tak z szachem i się obroni. Dobra. Tutaj jak zagra, to się obroni. Ja stanę na związaniu, to tego też nie chcę. Z drugiej jednak strony. No właśnie, z drugiej jednak strony co grać? Może tak? Też nie mogę tak zagrać do góry. Chwila, dobra, dajemy szacha. Oj, trochę mi tutaj ta koordynacja spadła tymi figurami. Ale spróbujemy. Mogę tak chyba. Nie chcę tego ruchu, ale spróbuję, bo wieża się uwolni. Wtedy tak spróbuję. Do obrony muszę chyba przejść. Tak zagrać. Muszę przejść do obrony. Żeby nie było szacha, tu pilnować, tu zawsze bierze F4. No nie ukrywam, mocno gram tutaj na wajchę. Mocno na wajchę, tak. Tutaj jakieś ataki. Dobra, wieża broni. Tutaj wejdzie. Nie wejdzie, bo tam strzał. O, a tutaj? Tak, za bardzo też nie mogę. Tutaj mogę z powrotem. Niech będzie taki ruch. Wieża na E2. Może by podziałała jakoś. Dobra, gram wieżą na E2. Z atakiem na skoczka. Tam pionek już chyba nieważny. Mogę w sumie tego pionka też spróbować wziąć za chwilę. Chyba teraz mogę. Tu widełki grożą. Więc biorę pionka. Biorę pionka. To jest ważny pionek, bo jakby on zrobił sobie wolniaka, to byłby problem. A tutaj... Ale nietypowa sytuacja, ale to jest wór oczywiście. To jest wór. Tak, chyba trzeba aktywnie próbować się bronić, co? Chyba aktywnie próbujemy się bronić. Tak będzie groziło. Dobra, szach, uciekam. Zawsze grożę. A, i tutaj ma szacha. Tutaj ma szacha. Aha. Skubany. Skubany. Jak to zrobić? Ale już jest blisko. Czekajcie, tak. A, tu widełki przecież były. Dalej są. Muszę tak zagrać. Muszę tak zagrać, po prostu. Muszę uciec. Aj, dał szacha. Tu się podładuje pod rentgen, a z drugiej strony tu mnie wyszachuje. Dobra. Aj, tu jest bicie też. Oj, to źle to wygląda. Dobra, tutaj bije. O, się obronię.
Twierdzę małą ustawię F4. Żeby takiego mata nie podstawił. Tu szach, dobra, idziemy sobie tutaj, tu ucieknę. 14 sekund, mata nie ma, nie ma, no to jest jedyny ruch. No to oczywiście jest wieczny szach. Spróbuję jeszcze raz tak i ucieknę, on pewnie na czas może grać, tędy ucieknę. No tak, tu jest remis. Tutaj, to jeszcze dostanę mata. Tak, zdążył zremisować tę partię. On nawet może mi oddać hetmana, bo tu stoi pat na szachownicy. I remis! Pół sekundy mu zabrakło! Pół sekundy! Mogłem zacwaniakować i grać szybciej ruchy deklarowane, to bym wygrał pewnie. Dobra, ale nieważne. No, partia była wygrana. Ależ to była partia. Masakra. No dobrze, no. Remis to jest dobry wynik w tym układzie, jak się tak hetmana podstawia. Lecimy dalej. Lecimy z kolejną partią. 2009 przeciwnik ma ranking. Dobra, posunięcie D4. Zagramy skoczkiem. I spróbujemy sobie zagrać jakieś takie trochę inne dziwolągi. Mam nadzieję, że przeciwnika tutaj wybije z rytmu. Wstawię sobie zaraz gońca na B7. I posunięcie E6 ewentualnie. I teraz... No chyba D5. Nie są to moje klimaty, powiem szczerze. Ale zbiję pionka. Nie są to moje kompletnie klimaty. Czarnymi. Jest szach. Ok, no to skoczek. Pewnie weźmie tutaj. Dobra, zagram taki ruch, żeby mieć czasem taką opcję goniec A6. To nie jest pewnie dobre posunięcie. Nie jest to optymalny ruch. Ale pewnie też jeszcze tu nie ma żadnych konkretnych gruźb. Dobra, zagram goniec D6. Jak wybicie, to wybicie. Hetman sobie tańczy. Proszę bardzo, a ja za chwilę też chcę zrobić roszadę. Ależ to była partia. Ja cię kręcę. Nie wiem nawet, jak ją nazwać. Ależ to się działo, no masakra. Pół sekundy. Chociaż z drugiej strony, jakbym wygrał taką partię, to też nie czułbym się jakoś w porządku, ale no też patrząc z kolejnej strony, no to wiecie, misklik bolał. Partia była tam do łatwego wygrania, a... Jeden ruch i tyle męczarni. Jacie, ale się działo. No tak to bywa, no tak to bywa. Remisów jest mało, ale tutaj wyszło w sumie i dobrze, bo gość widział, że ma mało czasu. No dobrze, lecimy dalej. Co tu się może wydarzyć? On może zbić, mogę zbić i skoczek w sumie może tu zagrać. Aj, to tego nie przewidziałem. Będę musiał zagrać król na E7. I tak zrobię. I tak zrobię. Król na E7 sobie będzie radził świetnie przecież. Sobie będzie radził. No dobra, trochę go pewnie wybiłem tu z rytmu, tak mi się wydaje. No zobaczymy. Uciekł! Bez sensu, panie kolego. Dzięki serdeczne. Robię roszadę. Okej, myślę nad tym, on zagra tu. Może tak w ogóle spróbować, czy to coś da. Czy on to może zbić? Nie, bo tam zagram. Dobra, spróbuję tak i będę groził tutaj zdobyciem prawie hetmana, bo potem będzie tak groziło, jak on będzie musiał wybić pionkę na A4. Czyli to jest taka pułapka. Pułapka. Jak wybiję, to tutaj i tam biorę. Czyli ten pionek jest mniej cenny niż ten E2, na pewno, centralny. Ale też jest konkretna groźba, czyli goniec A6, więc przeciwnik będzie musiał jakieś A3 zagrać, żeby hetmana cofnąć na A2. Tak, przypuszczam, że tak może się to zdarzyć. Z drugiej strony jednak skoczek może odejść i spróbować mi wymienić hetmany. Ale ten pionek może zawędrować sobie na przykład dalej. To też nie jest problem jakiś wielki. Tak mi się też to wydaje, że będzie ok. No zobaczymy, jak to się ułoży. Znowu go zaskoczyliśmy i znowu myśli. 30 sekund, 30 sekund. Sobie myślimy póki co.
W ogóle zagranie gońcem na F4 i wycofanie go na D2 to na pewno nie jest dobry układ. To na pewno nie był dobry pomysł ze strony przeciwnika. No właśnie, ucieka, czyli tutaj jednak coś było na rzeczy. Myślmy teraz. Zagram A3. Wymuszę mu ruch B3. Ten pionek może zrobi karierę albo nie zrobi i gram goniec po prostu na A6. Ok, i tutaj chyba trzeba będzie zagrać takie posunięcie jak wieża C8 z planem C5, tak mi się przynajmniej wydaje. On do E4 może dążyć, na przykład wieża E1, E4, ale też ruch E5 jest w razie czego. Po prostu chcę zagrać tak, otworzyć linię. Goniec aktywny, wieża zaraz będzie aktywna, wydaje mi się, że ok. W gambicie hetmańskim też jest tak, że skoczek na C6 nie zawsze dobrze stoi. Oczywiście w wariantach na przykład Ragozina stoi dobrze, ale zwykle jak widzę u osób początkujących i grają ten skoczek C6 w gambicie hetmańskim, oj, to nożyce się otwierają i no nie można tak grać. Więc tutaj trzeba po prostu wstawiać skoczka na D7, żeby mieć opcję przełomu w centrum. No dobrze, no dobra, czekamy. Czekamy na przeciwnika. Długo myśli, zobaczcie, 14 ruchów, a on zużył pół czasu. Z jednej strony treningowo to dobrze, z drugiej strony dla nas to też dobrze. Same plusy. Mogę też przerzucić skoczka na D5 i tutaj sobie zaplanować. To też jest jakiś pomysł. Gram od razu tak, nawet się nie zastanawiam za długo. Trzeba wprowadzić figury do gry. Jeżeli bicie, to po prostu zbijam skoczkiem. I wejdę sobie tym skoczkiem za chwilę po prostu do centrum. Jeszcze się zastanawiam, czy po tym ruchu nie zbić gońcem, bo kontrola pól w centrum też jest istotna. Póki co wieża C1. No dobra. Zagram sobie wieża E8, także mieć w zanadrzu już przepychanie pionka. Czy to jest dobry plan? Nie wiem. Znaczy plan pewnie jest całkiem ok, ale czy to jest taki super plan? Może tak w ogóle teraz wymusić. Dobra, tak zagramy, bo jak on zbije, to zbije tym. Nie otworzy linii C, ale będę miał też tutaj grę po prostu w centrum. Jak przepcha, to ja też mogę to chyba przepchać. On zagra tak, nie przepcha, to więc dylematy są już z głowy. I teraz bijemy skoczkiem, oczywiście nie gońcem, skoczkiem po wybiciu. Po prostu figury wszystkie żyją i to się liczy w tej sytuacji. A pionek A3... Czuję podskórnie, że może zrobić dobrą karierę. Oj, już nie klikam tak dużo, bo znowu jakieś miskliki tutaj wyjdą. No dobra, ale to zrobię misklika i będę znowu próbował wygrywać na czas, jak stracę hetmana. O, to jest ciekawy ruch, bo ciekawy, on mi związał tutaj fajnie, skoczek zaraz wejdzie. Chyba wybicie i goniec E5. Dobra, tak robimy, goniec E5, żeby tu pilnować i próba wymiany hetmanów. Przy takim pionku i tutaj jeszcze pionkach to wydaje mi się, że to jest dobry układ. I goniec E5. Zatrzymuję pionka przy okazji, a tutaj też sobie gram. Jeszcze pytanie, czy jak on wymieni, to czy bić tą wieżą, czy tą? Czy to jakaś jest wielka różnica? Chyba wieżą z C trzeba zbić, bo ta wieża może naciskać ewentualnie na tego pionka jeszcze, więc dylemat już jest rozwiązany. Aha, on jeszcze może tak zagrać. Jak zagra tu, to ja tutaj będę musiał wymienić tego skoczka, będzie ciężko wypędzić. A, też fajnie to wygląda. No ale coś za coś oczywiście. Nie ma tak, że zawsze jest idealnie, a zobaczcie, że przeciwnik już ma 3,5 minuty. Niedużo. Poszła wymiana. Okej. Chodzi o to, że jak on zbije i ja zbiję i on zagra tak, będzie mnie atakował tu i tu, to ja jeszcze mam na szczęście wtrącenie goniec B2 i obronię tego pionka.
Mogę sobie nawet jednego, znaczy mogę sobie wyrobić wolnego pionka, który tu, no raczej na pewno będzie bardzo groźny. Jedno jest pewne. Debiut wyszedł dobrze. Gra środkowa też według mnie jest dobra, czyli gramy tak jak mówiłem. Więc trzeba się z tego cieszyć. A, taki ruch jeszcze przeoczyłem. Ale nie, to nie jest też przeoczenie z jednej strony, bo atakuje po prostu wieżę. Więc jak on zagra na C7, ja zbiję wieżę, on cokolwiek mi zbije, to ja tym gońcem zawsze mogę odejść i mam przewagę. Dobrze mówię? Znaczy na pewno nie tracę, nie, przewagi nie mam. Ale on musi odejść wieżą. Na pewno. Ten ruch nie działa skoczkiem na C7. Nie działa, nie działa, bo zbijemy sobie tutaj, on zbije tu na przykład, to odchodzę gońcem. Wymiana, tyle. I teraz tak się zastanawiam, co zrobić, jak on odejdzie wieżą, bo jak on odejdzie wieżą gdziekolwiek, na przykład jak zagram tu, to on mi strzeli tutaj i mi wybije. Więc trzeba mądrze zagrać, może, ha, bo tu trzeba też obronić pionka B6. Aha, takie buty, tak, to mi też strzeli tu i stracę jakość. Dobrze to stoi u niego. Teraz dobrze to stoi, bo jest konkretna groźba, bo jest też takie zagranie. A nie, nie ma. Nie, jest. Myślałem, że po tym ruchu tam bije i wszystko gra, ale jednak nie. A nie, chyba wszystko gra. Chyba zrobię lufcik, słuchajcie. Pewnie go zaskoczę. On zagra tak, ja zbiję, on zbije. Ja zbiję tu, on mi zbije tu. A, ja zbiję tu. Jakość mniej, ale dwa gońce i bardzo zaawansowany pionek. Czy pójść na to? Inaczej zrobimy. Król F8. Tu. Tu, tu, tu. Jak on zbije tu, to ja mogę zbić wieżę. I pytanie, czy to jest wygrana końcówka. Ale mogę go też zbić tu. Dobra, chyba na to pójdę. Tylko pytanie, jak zagram tu, czy on, co będzie po biciu pionka? A, dobrze, to zbiję na E2. Dobra, król F8. Czyli nie robimy lufcika, tylko bronimy bardziej wieży. Czekamy na taki ruch. A, on ma już półtorej minuty. A nawet mniej. No musi przyspieszyć gość, bo inaczej będzie źle. Dobra, poszedł na to. No dobra, tak jak mówię, to tak trzeba zrobić. Tak sobie to wyliczyłem. Teraz tu. Dobra. Zgrzeszyłem, słuchajcie. Nie dopatrzyłem się jednej rzeczy, bo jak wybiję tu, to on mi może to po prostu wybić. Jak ja wybiję wieżą, to on mi da szacha. Ja zagram tu, on wieżą tu, ja tu. On mi zbije wieżę, a ja zbiję tu. Jakość mniej. Ale pionki pójdą. A tu i tak chyba teraz nie mam wyjścia. Może nie zauważy na takim czasie. Ale jednak nie doliczyłem do końca. Teraz to już w ogóle nie doliczyłem. Kompletnie tego nie widziałem. Nie mogę zbić, dostaję mata. No, na szczęście mam taki ruch. Ale to będzie też jakość mniej. No dobra, ale jakość mniej, pionek więcej. No dobra, żyjemy. On zbije skoczkiem, ja zbijam po prostu gońcem. A tego ruchu nie widziałem. Ajajaj. Ale też mogłem inaczej zagrać. Mogłem po prostu odejść sobie wieżą na C8. Hello. Krzysztof, nie ogarnąłeś tematu. No dobra, czasówka. Jak zwykle. Jak zwykle. Ale pionek A3 daje nadzieję, słuchajcie. Tak jak mówiłem. Zaczarowany pionek. Obiektywnie oczywiście ta pozycja powinna być wygrana białych, według mnie. Gram tak, żeby zagrać tu i grozić takim ruchem i tam. Szybko gramy, on może nie zauważy, że trzeba bronić tutaj. No i nie zauważył. Tylko, że jak ja zbiję tu, niekoniecznie ja to wygram, bo on zbije tu, będą różnopolowe gońce, to będzie pozycja remisowa. To powiedział, że szacha nie mogę dać najpierw. Może tak będzie? Nie będzie. O, to król będzie dalej. Bijemy. Nie mam wyjścia. Muszę w ten sposób grać.
To jest na pewno gwarancja, że nie przegram partii. A może jeszcze się uda wygrać. Zbiję to tu i wygrywam. Ok, jeszcze podejdę. No to jest remisowa pozycja. Tak, żeby zagrać tak. Ok, tutaj. A to jeszcze się udało złapać pionka. A, czas. Dobra. Ta pozycja końcowa była raczej remisowa, bo on tutaj, ja tu biorę pionka. Dwa pionki więcej, ale to chwilowo. To chyba był remis mimo wszystko. No nic, dobra. No takie są szachy. Dzięki za dzisiaj. No myślę, że to jest chyba jeden z lepszych odcinków, przynajmniej w moim odczuciu. Dzięki za łapki do góry, komentarze. Piszcie, co sądzicie o tym odcinku, tych partiach. Pozdrawiam. Cześć.